okazji Dnia Tolerancji, który mamy właśnie dzisiaj, stanowiliśmy ramię w ramię Fundacja Ukraina i Urząd Miasta zorganizować wspólne sadzenie krokusów na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej. Wielka ilość naszych obywateli nie miała wyjścia innego niż uciekać i bardzo doceniamy to, że Polska przyciągnęła rękę pomocy naszym obywatelom, dała im dach nad głową, dała im otwarte serce. Ja chcę podziękować przede wszystkim członkom Fundacji Ukraina, którzy dołożyli się do tego, do tej akcji, którzy wspólnie z miastem stworzyli tą akcję i zrobili to możliwym. Jakby chcę podziękować Centrum Wsparcia Uchodźców. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ładny i bardzo miły dzień. Ten dzień poświęciliśmy też bardzo ważnej dla nas kampanii. Kampanii, która mówi o szacunku, która mówi o wdzięczności, która mówi o wspólnocie. Dzisiaj wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy troszczymy się o Wrocław. Sadzimy krokusy w kolorach żółtym i niebieskim, które sprawią, że ten skwer wiosną będzie kolorowy. Zaprosiliśmy również Zarząd Zielonej Miejskiej, aby pokazał nam, jak sadzić kwiaty. Oraz wystawiliśmy namiot z kawą, herbatą, aby każdy mógł się też tutaj z nami zaprzyjaźnić, poznać.